Okej, spróbujemy docisnąć jeszcze tego Flimbo, bo to ostatnie przejście było takie niemrawe. A można to zrobić lepiej. Drugi etap. Serduszek nie zbieramy. Serduszka to dodatkowe życie, 5 serduszek w różnych kolorach to jest dodatkowe życie. Ale strata czasu. Naprawdę. Jak ucniemy za tym mostem, to mamy od razu cały wyraz, dzięki któremu od razu przechodzimy do następnego etapu. Proste. No siema, próbuję to trochę wymaksować, bo tamto przejście mi się nie podobało. Wiem, że mogę to przejść bez straty życia, nie? Tam trochę dałem ciała, no zobaczymy jak mi teraz pójdzie. No i dźwięk coś się tam zrypał, to trochę słabe było to nagranie.
Nie no, jeszcze nie. Nie miałem czasu, zajęłem się trochę innymi rzeczami. No dokładnie. Ale tego Bomberlanda będę przechodził na pewno na streamie. Tylko nie wiem, czy jutro. To jest trochę długa gra na te 30 leveli, no to. Trochę to potrwa. Mam też zanadrzu kilka innych gierek, trochę krótszych. Tak myślę przynajmniej. Chociaż jeszcze też nie umiem w nie grać, to nie wiem ile mi zajmie czasu takie wyuczenie się ich. Ach, serduszko. Kurczę, tylko nuby w tej grze zbierają serduszka. A co do mikrofonu, nie wiem, pokręciłem coś gałką na tym, na interfejsie. Może to wystarczy. Nie wiem, czy ten szum to nie jest szum z kompa mojego, wiesz, bo trochę blisko stoi mikrofonu. Spróbuję jeszcze te filtry w OBS-ie poustawiać na odszumianie. Teraz zaczną się schody, czwarty. Nie, tego nie chcę. Tego spróbujemy.
teraz chyba najtrudniejszy etap. No i ostatni. Kurczę, duszek to trochę gorzej. Okej, mamy to. Bez straty życia. Teraz zasnę spokojnie wreszcie. Ale fajna gierka, nie nudzi się. Tak sobie myślę, może w rekord świata spróbuję w niej pobić. 6,5 minuty. Da się zrobić, tylko przy odpowiednim rozłożeniu tamtych przeciwników, nie? Szkoda, że na gierki z Commodorka w tym retro achievement się nie zapisują. No, ale nic, dobra. Co miałoby dzisiaj zrobione, to jest.